Podczas czytania emocje powinny być widoczne na twarzy. Wtedy mikrofon z radością podaje dalej, a twój słuchacz będzie zachwycony. Chwilę był tak oszołomiony, że naprawdę pomyślał, iż nigdy w życiu nie widział nic tak ślicznego jak ta dziewczyna. A widział tylko jej sylwetkę od tyłu, obrysowaną konturem światła padającego od świecy. Chodziło mu rzecz jasna o to, że nigdy jeszcze nic tak ślicznego nie zwęszył. Ale że znał przecie ludzkie zapachy, tysiące zapachów mężczyzn, kobiet i dzieci, nie mógł pojąć, by źródłem tak cudownej woni mogła być ludzka istota. Witamy w świątyni dźwięku w studiu nagraniowym. Tutaj dzieje się magia, moi drodzy. Więc jeśli na poważnie myślisz o pracy głosem, skomentuj tę rolkę słowem głos i odbierz dostęp do mojego topowego, darmowego masterclassa 4 poziomy wtajemniczenia dykcyjnego i zdobądź głos marzeń.